Cześć. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Lenovo, czyli producent tych oto komputerów z serii Yoga 7. Ale zanim opowiem Wam o tych komputerach, co one mają, czemu są fajne, to na początek chciałem Wam powiedzieć o promocji cashback, bo kupując komputery Lenovo Yoga z serii 7 można otrzymać 300 albo 500 zł zwrotu na konto i te bardzo fajne komputery robią się wtedy jeszcze bardziej opłacalne. Odpowiedni link znajduje się w opisie tego filmu i prowadzi właśnie do opisu tej całej promocji. Tam możecie poznać jej zasady. A teraz zaczynamy. Zaczniemy od komputera Yoga Slim 7, który jest to 14-calowym laptopem. No, bardzo fajny sprzęt. Może Wam się wydawać, że to będzie sprzęt konwertowalny. Ci, którzy pamiętają pierwsze Yogi, to tak mogą myśleć, bo przecież seria Yoga jako całość zaczęła się przecież od tego, że pojawiły się komputery konwertowalne, czyli taki i komputer, i tablet w jednym, i wielu osobom to się podobało. No i właśnie jednym z pierwszych takich komputerów była Lenovo Yoga. Yoga, że się wygina i w ogóle świetne były, nadal są, ale czasy się zmieniają i teraz seria Yoga to także takie zwykłe komputery, które po prostu są lekkie, więc tutaj mamy do czynienia z fajnym 14-calowym laptopem, do którego muszę się na początek zalogować, więc o tym od razu powiem, że tutaj mamy system Windows Hello, gdzie nie trzeba wpisywać haseł, pinów i tak dalej. Ja robię tak i oto jestem zalogowany, bez wpisywania niczego. Bardzo wygodne rozwiązanie, które lubię w zdecydowanej większości laptopów, bo ono po prostu działa, nie muszę nic wpisywać, ono po prostu jest. I w ten sposób to właśnie powinno działać. Poza tym mamy tutaj do czynienia z komputerem bardzo dobrze wykonanym. Czuć tutaj jakość po prostu. Ja to biorę do ręki i wiem, że to nie jest jakaś tam zabawka. To jest naprawdę porządnie wykonane. No i co tu dużo mówić. Także klawiatura ma odpowiednio duże przyciski. Mamy klawiaturę wyspową, więc korzysta się wygodnie. Pod spodem mamy jeszcze gładzik, a tutaj głośniki. I o tych głośnikach trzeba powiedzieć naprawdę dużo. A może nie dużo, po prostu powiem tyle, że są świetne, bo one naprawdę są fenomenalne jak na jakość laptopową. Jestem w ciężkim szoku, że tak może grać tak smukły komputer. Chciałem powiedzieć cienki, ale ten komputer nie jest cienki, on jest smukły. To, co mi się jeszcze podoba, to jest fakt, że mamy tutaj zawias pojedynczy, długi, dzięki któremu po prostu ten komputer lepiej zniesie próbę czasu. Praktyka mi mówi, że takie właśnie zawiasy są zdecydowanie najlepsze. I Lenovo chwali się, że ten komputer wytrzyma aż 14 godzin na akumulatorze i to jest naprawdę coś. Powiem Wam, że to są fenomenalne wyniki. Ja mam lat 31, szedłem do liceum, jak miałem 16 i wtedy moja dziewczyna, obecna żona, miała taki komputer. Była jedną z pierwszych osób, które miały laptopy i ten laptop działał 2,5 godziny. I to był taki niesamowity czas, że o matku, można na 2 godziny wyjść z komputerem. A tutaj patrzcie, mamy coś takiego małego, cienkiego, lekkiego i 14 godzin na jednym ładowaniu. Naprawdę w szoku. To, co mi się też podoba, to jest wyświetlacz. Jak już mówiłem, 14-calowy, to jest Full HD, to jest matryca matowa, więc można na takim komputerze pracować nie tylko w biurze czy w domu, ale też na zewnątrz i będzie po prostu, może nie wszystko, bo teraz słoneczko mamy aż za piękne, ale większość rzeczy będzie widać i to jest najważniejsze. Jeżeli chodzi o podzespoły, to też jest naprawdę nieźle, bo mamy tutaj procesor Intel Core, a konkretnie Intel Core i7-1165G7, mamy 16 GB RAMu, mamy terabajtowy dysk, więc tak naprawdę pomieścimy tutaj wszystko. Ten dysk to oczywiście SSD. Specyfikacja naprawdę świetna, jeżeli chodzi o taką codzienną pracę. Tej mocy nam nie powinno w biurowych zadaniach zabraknąć. A poza tym, nawet gdybym Wam tego nie mówił, no bo po co macie na przykład tracić czas na oglądanie YouTube'a o komputerze, no to tutaj jest nalepka. Jeżeli komputer ma taką nalepkę, to znaczy, że działa przynajmniej 9 godzin bez dostępu do prądu, że ma odpowiednie podzespoły, że ma SSD, że ma dużo RAMu, że generalnie to bardzo dobry komputer jest i że ma jeszcze Wi-Fi 6, to bardzo szybkie, no i że mamy tutaj funkcję Windows Hello, która, jak mówiłem, bardzo ułatwia życie. I taki komputer tak naprawdę powinien wystarczyć absolutnie każdemu, jeżeli wykonuje taką pracę na przykład jak ja, bo ja się zajmuję odbieraniem maili, pisaniem tekstów, robię jakieś prezentacje i tak dalej. Jeżeli ktoś by chciał zmontować jakiś materiał wideo, też oczywiście będzie mógł to zrobić albo obrobić zdjęcie, zwłaszcza, że mamy tutaj ten ekran, o którym wcześniej mówiłem, on ma 100% pokrycie palety sRGB, więc kolorki tutaj też są naprawdę ładne.
sprawne. Ale mówiłem, że ten komputer działa maksymalnie 14 godzin na ładowaniu, to tak, ale co zrobić, jak się już rozładuje? No to wtedy podłączamy tutaj kabelek USB-C i ładowarkę. Mamy technologię Intel Rapid Charge, więc tak naprawdę ten komputer ładuje się nam od 0 do 80% w godzinę. I jak na laptop to jest naprawdę świetny czas, o którym jeszcze niedawno mogliśmy tylko marzyć. Podniosłem już ten komputer, to spójrzmy na porty. Mamy USB-C 1 i 2, mamy pełnowymiarowe HDMI w tak smukłym komputerze. To warto docenić. Mamy wyjście słuchawkowe, zaś po drugiej stronie mamy dwa pełnowymiarowe porty USB, to też warto docenić, no i czytnik kart microSD. To się coraz rzadziej zdarza, a ja bardzo ten czytnik kart lubię, bo nagrywam czasami materiał jakiś sam, muszę Marcinowi wysłać i szukaj człowieku przejściówek, a w takim komputerze już przejściówek szukać nie trzeba. Generalnie, no muszę Wam powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo fajny komputer. Wiadomo, że jego cena, zależnie od konfiguracji, będzie inna. Widziałem, że zaczyna się od około 4500, ale można ją przecież obniżyć za pomocą cashbacku, o którym mówiłem na początku filmu. Odpowiedni link znajduje się w opisie tego filmu, a my przechodzimy do komputera innego, do komputera z serii Pro. O drugim komputerze powiemy trochę krócej, bo tak naprawdę to jest podobny komputer do Yoga Slim 7, bo mamy tutaj Yoga Slim 7 i Pro. I właśnie ten komputer różni się od poprzednio przedstawionego kilkoma szczegółami, tymi, dzięki któremu jest bardziej Pro. Przede wszystkim chodzi tutaj o ekran, bo mamy tutaj ekran o proporcjach nie 16:9, tylko 16:10. Mówiąc krótko, ten ekran jest wyższy, zmieści się tutaj więcej rzeczy. Zmieści się także więcej rzeczy, bo mamy tutaj rozdzielczość nie Full HD, czyli 1920x1080 pikseli, tylko 2240x1400 pikseli. Także częstotliwość odświeżania ekranu, akurat w tym samplu to jest 60 Hz, ale można wybrać konfigurację, która ma ekran 90 Hz, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Poza tym mamy tutaj mocną specyfikację techniczną, bo także procesor Core i7 11 generacji, 16 GB RAM, 1 TB SSD, karta graficzna, tak jak w poprzednim Iris Xe. Powtórzę się, ponownie jak w tamtym komputerze, mamy Rapid Charge'a, mamy Intel Evo, mamy Wi-Fi 6, mamy funkcję Windows Hello, mamy tak naprawdę tutaj wiele rzeczy podobnych. Nawet jest bardzo zbliżony zestaw portów, chociaż tutaj nie ma HDMI. I generalnie to jest komputer bardzo fajny, który również mi się niezwykle podoba, bo tak jak poprzedni, on jest świetnie wykonany, on jest przemyślany. Widać, że Lenovo jak wymyśli po prostu formułę komputera i ona jest dobra, to się jej trzyma, ale jest czas na eksperymenty i jest czas na tworzenie dopracowanych produktów. Jeżeli robimy komputer, który ma służyć stricte do pracy, no to właśnie mamy tutaj do czynienia z takim sprzętem. No jeżeli chodzi o porty, to tutaj mamy dwa razy USB-C, z drugiej strony z kolei mamy jedno USB i mamy wyjście słuchawkowe. Troszeczkę mnie dziwi, że w tym nie Pro było HDMI, było więcej portów generalnie i był slot na karty microSD, a w tym Pro tego nie ma, ale tutaj chyba mamy po prostu tak jak z rynkiem smartfonów, że im coś bardziej jest Pro i jest bardziej przeznaczone dla profesjonalistów, tym ma mniej portów. Dla użytkowników może się wydawać to dziwne, no ale tak wyglądają realia rynku. No i tak naprawdę to jest wszystko, co miałem do powiedzenia o tym komputerze. Oczywiście świetna jakość obrazu, świetny dźwięk, wygodna klawiatura, podświetlana, ale o tym wszystkim było już mówione. Więc tak naprawdę chciałbym powiedzieć także kilka słów o tym, że mamy tutaj w standardzie taką gwarancję Premium Care i na czym to polega. Chodzi o to, że jesteście klientami premium, jakby to nie brzmiało, macie priorytet, jeżeli chodzi o części, macie specjalną, szybszą obsługę techniczną, co roku możecie sprawdzić kondycję swojego komputera. Jeżeli coś się Wam zepsuje, to technik przyjedzie Wam do domu albo do biura i to naprawi. Generalnie bardzo fajna rzecz. Ja kiedyś, już parę lat temu, ale miałem okazję z takiej usługi właśnie korzystać i powiem Wam, że uratowało mi to życie, bo komputer się zepsuł na amen, ja akurat z domu w ogóle nie mogłem wyjść, bo w domu też były pewne rzeczy robione i technik mi przyjechał po prostu do domu i wymienił całą płytę główną, bo wtedy wszystko się w tym komputerze praktycznie popsuło, takiego miałem pecha i zajął mu to jakieś 30-40 minut i pojechał, a ja nic za to nie zapłaciłem, bo miałem to w standardzie. Jeżeli wybierzecie komputer Yoga Slim 7 albo ten Yoga Slim 7 i Pro, no to przez 2 lata macie taką usługę w standardzie.
I to tak naprawdę było już wszystko, co mieliśmy do powiedzenia o tych komputerach Lenovo. Musicie przyznać, że bardzo fajne maszyny, świetnie wykonane, szybkie, no tak po prostu przemyślane. I teraz możecie dać znać w komentarzach, którą Yogę byście wybrali. Tą wersję Slim 7 czy Slim 7 i Pro i dlaczego? Dajcie znać, jestem bardzo ciekawy Waszej opinii. Poza tym standardowo proszę Was o subskrypcję, dzwoneczek, o oglądanie kolejnych naszych filmów. No i już tak na koniec przypominam o promocji od Lenovo, która jest partnerem tego odcinka i generalnie chodzi w niej o to, że kupując ten, albo jeszcze inny komputer, otrzymujecie cashback w wysokości 300 albo 500 zł. Dokładne info znajduje się w opisie tego filmu. Zachęcam do kliknięcia w link i zapoznania się z promocją. A poza tym widzimy się już niebawem w następnych filmach. Cześć!